Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk, a to jest kolejny odcinek z FIFA 13. Jak widzicie, dziś sobie zagram Barcelonką kontra Ajaxowi Amsterdam. Więc ja tutaj już sobie wszystko wybrałem. Barcelona, ładnie, Ajax Amsterdam. Zarządzaj zespołem. Formacja. Formacja jest dobra, czyli... Formację zostawiam. Dobra, na razie niech zostanie wszystko tak jak jest. Graj. Samouczki oczywiście pomijamy. Dziękujemy bardzo Państwu za takie coś. Ładnie, pięknie, ślicznie. Dobra, ty już tam skończ pieprzyć. Tu, ładnie. A tu, co to mi się wyświetla? Jakieś takie dziwne cuda. But what about this game today? There's no points or progress at stake, but it's a chance to try one or two things out. Yeah, I think so. No. I mean, co to jest? Poziom jakiś zmęczenia, coś takiego? Dobra. Plan jest prosty. Stracić jak najmniej bramek, bo już, że wygram, to się wcale nie łudzę. Dobra, drożny, obronili. A jakiś czas, czy coś, meczu mi się nie wyświetla? A to dlaczego? Ej, czemu mi się czas nie wyświetla? To jest jakiś trening? Ej, o co chodzi? O kurwa, Patryk. O! No spoko, spoko, że trafiłeś. Podoba mi się. Dobra, wiecie co? Tylko nie ogarniam dlaczego... Ja nie chcę powtórki, tylko... Znów mecz, 7 minuta. Nie wiem dlaczego ja tutaj nie mam tych... no, miernika czasu po prostu. A! Ładnie, ładnie Barcelona gra, ładnie. Oczy, ładnie zablokował. Pięknie, podoba mi się. Tylko jakby mi tu jeszcze dowalili zegar, to już bym był zupełnie zadowolony. O, Patryk. A! Wybronił skubany, leciała ładnie. Na drugi słupek, okno ładnie. Ale kurde, którym się wykonuje podanie górą jakieś? Bo nie ogarniam. Oj, Messi, trochę zjebałeś, nie? No ale ciul, strzelił tą jedną bramkę. O, dobra. Messi, znowu. Ja cię kręcę, 15 minuta. Czasu nie ogarniam, jak widzicie, bo nigdzie mi się nie wyświetla. No ale wiem, że jest 15 minuta i że Messi strzelił bramkę. To jest najważniejsze. Więc zajebiście, nawet obejrzymy sobie powtóreczkę. Proszę bardzo, Messi jest szybki. Proszę. Od razu obok słupka, 15 minuta. Oczywiście Messi kontra... Co? Messi kontra co? Messi strzelił bramkę w meczu. Barcelona kontra Ajax Amsterdam. Czemu mi się czas nie wyświetla? Lubię widzieć wyniki, lubię ogólnie widzieć czas. Jak może nie być tu czasu? Czas musi. Tak! Tak! Podaj mu! Podaj! Dobra, nie no, zjebaliście. Panowie, panowie! Nie dać strzelić. Ło, skurwysyn, prawie by tą nogą sięgnął. Trzeba go nauczyć robić szpagaty, to kiedyś jebnie, jak będzie taka okazja. O, spalony! O, wpadł, ale na spalonym. To się nie liczy, chłopaki, przykro mi bardzo.
Ach, też już kurczę. Trzeba mu nogi trochę pokrzywić, żeby sięgał po te piłki. No, chodź tu. Może jakiegoś zawodnika. Ale tak, jakbym spróbował go minąć, to chyba nikt by się nie obraził, nie? O, tak, na aut, pięknie. Nie, czasem wiecie, czasem mam pretensje do tej gry, ale duże dusze za dużo, dużo razy odbiór piłki i wtedy wiecie, jak on już ma tą piłkę, to wypierdoli ją, gdzie mu tam łatwo. Ah, ładna akcja, ładna. No, ale cofaj tu. A, już mamy piłę. A co to było? To miało być podanie, a nie strzał, majster. No dobra. Dobra, ładnie. Oddalona troszeczkę. Ło. Ładnie, ładnie nas tu ojechał. Ale my oczywiście sobie nie damy. No właśnie, przestrzelił. Taki chuj. Możesz mi naskoczyć. A ja sobie teraz... Ładnie wybiję. Ach, a już chciałem podawać ładnie. Jakby nie było spalonego, może bym podał. Chodzi mi o to, że może bym podał, nie byłoby spalonego, to by była ładna brameczka. Za dużo czekasz, kolego. Tutaj moi panowie już zdążymy ciebie dobiec dwa razy, a ty jeszcze się nie obrócisz. Dobra. Proszę bardzo, nie zdążysz dobiec do piłki. Moi już tam są. O, nie no, w trzech? Nie miałem chyba komu podać, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie miałem zbytnio komu. No, mniejsza. Gramy, bo gra toczy się dalej. Ślizgiem tu może jakimś zaatakować. Wybiłem ładnie. Zagrożenie oddalone. Ładnie. Dobrze, że tutaj przyszedłem. I nie stanę trochę beznadziejnie, bo tak do nikogo. No ale jak mówię, ważne, że zagrożenie oddalone! Good skill. O, ty! Messi! Tego się po tobie nie spodziewałem. Ach, tylko się obrócić z tą piłką wystarczyło. No ale nic. Nie zawsze się uda. No. Co? Jakiś faul był? Ja sfaulowałem? A, nie, myślałem. Dobra. Koniec pierwszej połowy. Jak? O, zobaczcie, sam tutaj Messi ładnie strzedł sobie do środka, bam, w środeczek bramki. Jedziemy dalej, bez zbytniego pitolenia. Ajax. Ajax jest taki płyn, nie? Do mycia podłogi, czy coś w tym stylu. A, trochę niedokładnie. A playsy były w miarę ładne, jak na mnie. Że wiecie, boczkiem boiska, zwykły bieg, ale Patryk, umiesz. Dobra, dzisiejszy mecz taki raczej na spokojnie. Chociaż jak się wkurzę, to może nie być dobrze. A, kurde, ale i tak chyba będzie różny, nie?
Nie, myślałem, dobra. Mniejsza. Hej, hej, la 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 la, hej, hej, hej. Taka piosenka mi grała dzisiaj w głowie. Ogólnie zanim wyszedłem do szkoły, ta piosenka dzisiaj leciała w radiu i tak jakoś, no fajna piosenka i tak. Przez nią troszeczkę miałem dzień, taka widzicie, 2 minutki dobrej piosenki, a calutki dzień miałem jakoś milszy. A, to jest chyba ich zmęczenie pokazane. Ale i ty miałeś podać do Messiego na środek. No, bierz go. No, bierz! Support, czyli chyba pomoc, nie? Czy coś w tym stylu? Mówiłem, jeżeli chodzi o YouTube'a właśnie, piszesz do supportu. No tu, miałeś podać, kurde, no dobra. No, Iniesta! Czy to, kto to był? Czy Xavi? Iniesta był tutaj. Bierz tą piłkę. No dlaczego ja wchodzę na nich, a nie próbuję ich ominąć? Ten mój chujowy pad. Dobra, ładnie, ładnie. Dobra, jest! Ślicznie, aż obejrzę powtórkę. Proszę bardzo. Tu ładne podanie, bałem się, że będzie spalony. Ale już mniej więcej wyczuwam, w którym momencie mam strzelać. 66 minuta, 3-0 dla Barcelony! Ah! Skurwysyn, jak wygra ten mecz, to... No do kogo? No tutaj znowu ktoś był. Ładnie widzę, w miarę niekryty. W miarę niekryty to oznacza mniej więcej tyle u mnie, że... Jak można być w miarę niekrytym, ktoś może powiedzieć. No po prostu był na dość fajnej pozycji, nie było przy nim zbyt wielu zawodników. I tak mówi, a podam tam, no ten chuj podał komu innemu. No ale i tak chłopaków dzisiaj muszę pochwalić, bo tutaj ładnie grają. Dobra, Victor Valdes już ładnie nam wybija. Nasza piła. No, z pierwszej piłki uderzył mi tu ładnie, próbował podać, ale nie było to zbyt dokładne. Nieważne, ważne, że gramy. Proszę Państwa, Puyol ładnie, nasz piękny obrońca, podaje do Messiego na środek boiska. Messi wypuścił komuś tutaj, ktoś tutaj biegnie, nie wiem kto to. No nie dobiegł, ale bardzo próbował. Naprawdę chciał to zrobić. Chłopaki grają naprawdę nieźle. Obrona oczywiście świetna. Tutaj nie miałeś podawać tu tylko do... Na drugi kraniec boiska miałeś podać, ale to nic. To chyba w ślizgiem będziemy musieli zaatakować. Nieprzyjemna sytuacja. Zawodnicy... O, drużyny przeciwnej są w naszym polu karnym. Ale pomału wychodzimy. Dobra, Iniesta ciągnięte za koszulkę. O! Messi, mogłeś to dobić. Ale nic. Dobra, zmiany. A, patrzcie. Uderzaj, Xavi. No trochę nie wyszło, ale to nic. Ja sobie ogólnie wejdę zarządzać zespołem. Skład i zobaczę, jak to ze zmęczeniem. Ten ziomeczek jest strasznie zmęczony, to ja go zmienię. Xavi jest też zmęczony, to też go zmienię. Ale na kogo? Sergio Busquets. To
Nie, co ja zrobiłem? Tego muszę wymienić na... Na kogo? Na Szowiego. I tego naszego napastnika wymienimy na Pedro. I to by było mniej więcej na tyle. Dobra, gramy dalej. Schodźcie, panowie. Która to jest minuta? 81. O, mogłem grać tym składem do końca, no ale... Bo naprawdę ładnie im szło. Faul. No nic. Do 90 minuty ładnie sobie dojedziemy. Ty tu zostań lepiej. Dobra, byle sobie teraz nie dać strzelić. Bo to już... A po słupku! Ja cię kręcę, ogarnijcie. Pod nogi prostemu. Zewnętrzna część słupka. No i co? Nie trafili. Na naszą korzyść oczywiście. No ja cię. Do Messiego, ale nie doszedł do tej piłki tym razem. Brać mu tu ładnie. Ach, dobra. Chociaż będziemy mieli wolny blisko pola karnego. Puknąłem w mikrofon, ale to nic. A! Dobra, dobra, panowie. Jedźcie, jedźcie. Nie dajcie teraz, bo skontrują. Nie, cofajcie, cofajcie. A, ty cioto. Koniec meczu. Proszę państwa, FC Barcelona, Ajax Amsterdam 3-0. Pierwszy mój wygrany mecz w tej FIFA. Byliście przy tym, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, pa pa!